Ciao a tutti, witajcie na moim kanale Kuchni Włoskiej. Kończy się rok 2021. Na zakończenie tego roku proponuję Wam wspaniały deserek. Deserek Felicita, szczęście. Ten deserek zjedźcie na szczęście na nowy rok. Złożę życzenia po włosku. Felice Anno Nuovo, szczęśliwego nowego roku. Jestem już we Włoszech, jestem zadowolona. Przyjechałam mieszkać z powrotem do Rzymu, a konkretnie do Ostii Antycznej. Jesteś pierwszy raz na moim kanale, to serdecznie Cię zapraszam do subskrybowania, subskrybuj tu na dole, kliknij też na dzwoneczek, będziesz powiadamiany o wszystkich moich filmikach. No i co, pozdrawiam serdecznie wszystkich moich widzów i starych i nowych i życzę Wam jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Wielkie serce dla Was, dziękuję bardzo. Idziemy robić deserek. I oto moje pucharki. Tutaj mam 500 ml śmietany kremówki. Dodam 2,5 łyżki cukru pudru, szczyptę wanilii. To wszystko ładnie zakręcę. Na średnich obrotach ubiję około 2 minut, a następnie dodam połowę serka mascarpone. Serek mascarpone ma gdzieś tak ma 250 gram, no to ja dodam 125 gram tego serka. No i po prostu ubiję tak około niecałej minuty, po prostu do połączenia się składników. Dużo nie możemy ubijać, bo później nam się zrobi masełko z naszej masy. Taką masę będziemy przekładać do worka cukierniczego. Tutaj taką mam końcówkę tego worka, normalną. Powiem Wam, że jeżeli by ktoś chciał tą masę słodszą, to musi dodać więcej cukru pudru. Ok, ja tutaj używam szklanek od wody. To są piękne pucharki kryształowe, ładnie będą się prezentować na stole. No i napełniamy szklaneczkę. Ja Wam pokażę tutaj na jednej szklaneczce, na jednym pucharku takim, a później zrobimy wszystkie pucharki. No więc tak, dodajemy tutaj tą właśnie masę do pucharku najpierw. Później użyjemy ciasteczek. No tak fajnie pokazuję Wam. Ciasteczka mam takie cieniutkie biszkopciki. W Polsce je można dostać. Pokruszę sobie je, tutaj użyję 2 takich biszkopcików, nie za dużo, po prostu 2 takie biszkopciki wystarczą. Układamy tak, jak nam spadną do naszego pucharku, nie ma tam jakichś dodatkowych trudności, żeby ułożyć te biszkopciki. Dobra, tutaj mamy syrop z owoców leśnych, polejemy na te biszkopty. Wszystkich nowych widzów jeszcze raz serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Tutaj układamy borówkę amerykańską do środka, żeby przełamać te smaki. Ile tej borówki zużyłam? Jedno opakowanie, 125 gram na 6 pucharków. A tych ciasteczek tylko, no można powiedzieć, 12 ciasteczek. Teraz z powrotem bitą śmietanę serkiem mascarpone wyciskamy na nasze właśnie te dodatki w środku. No tak zapełniamy prawie całą naszą szklaneczkę, cały nasz pucharek. No i teraz będziemy dekorować. Ja tutaj używam takich srebrnych kuleczek, bo tak ładnie, na bogato. Przywitać nowy rok na bogato i na szczęście, z tego względu, że po prostu we Włoszech na szczęście w noc sylwestrową je się granat. No oczywiście je się też soczewicę, ale właśnie granat jest jednym z owoców, które się używa do różnych potraw. Przede wszystkim na Boże Narodzenie i na Sylwestra. Tutaj układam właśnie granat na moją bitą śmietanę. No i jeszcze położymy
jedną borówkę amerykańską, tak żeby upiększyć nasz pucharek. I włożę takie paluszki, ciasteczka oblane czekoladą. Też takie paluszki można kupić w sklepie w Polsce. Kto jest pierwszy raz na moim kanale, niech wie, że ja jestem teraz we Włoszech od kilku miesięcy. Przyjechałam tutaj mieszkać i produkty kupuję we włoskich sklepach. Tutaj mieszkam w Rzymie konkretnie, a konkretnie to w Osji Antycznej. Tutaj uzupełniam moje pucharki według tego pierwszego. Dekoruję sobie ładnie i będę serwować dla moich gości. Kochani, fajnie, że jesteście na moim kanale. Dziękuję bardzo, że mnie oglądacie, udostępniacie. Dziękuję za te Wasze komentarze. Życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Jeżeli nie zrobicie tego deserka dzisiaj, 31 grudnia, to zróbcie go w nowy rok albo w drugi dzień nowego roku, albo róbcie jego cały czas w karnawale. Jeszcze raz życzę Wam szczęśliwego nowego roku. Buon anno, felice anno nuovo. Ciao a tutti!